Tragiczne wieści. Nie żyje pani Irena. Szykowała się do ewakuacji, gdy nagle zniknęła. Potężna powódź, która nawiedziła w ostatnich dniach wiele miejscowości w południowej Polsce, niemal każdego kolejnego dnia zbiera swoje śmiertelne żniwa. Jeszcze wczoraj informowaliśmy o poszukiwaniach 65-letniej pani Ireny z Głuchołazów. Kobieta zaginęła, miała ewakuować się z zalanego miasta. Niestety kilka godzin później napłynęły tragiczne informacje. Pani Irena zaginęła, miała ewakuować się z zalanych Głuchołazów. Dziesiątki miejscowości ucierpiało już w wyniku powodzi, jakie od kilku dni dotykają południową Polskę. Potężne skutki odczuły m.in. Głuchołazy, gdzie rzeka Biała Głuchołazka przekroczyła swoje brzegi i zalała niemal całe miasto. Żywioł był tak silny, że zerwał tymczasowy most na rzece. Dramatyczne zdjęcia z tego momentu błyskawicznie obiegły media. Burmistrz Głuchołazów zaapelował do mieszkańców o natychmiastową ewakuację. Jedną z osób, która przygotowywała się do opuszczenia miasta, była pani Irena, mieszkająca przy ulicy Norwida. Seniorka jeszcze nad ranem rozmawiała z rodziną, kontaktowała się z synem, którego informowała, że wychodzi z domu. Wkrótce kontakt z kobietą się urwał. 65-latka zaginęła. Zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania. Niestety, w środę 18 września przekazano tragiczne informacje. Zaginiona pani Irena nie żyje, rodzina potwierdza. W ostatnich godzinach napłynęły tragiczne informacje. Zaginiona pani Irena nie żyje. Odnaleziono jej ciało. Informacje przekazał w mediach społecznościowych m.in. miejski reporter. Nie żyje poszukiwana pani Irena O. z Głuchołaz. 65-latka zaginęła po powodzi. Dziś odnaleziono jej ciało, czytamy. Informacje o śmierci seniorki potwierdził również portalowi o2.pl członek rodziny pani Ireny. Przyczyną śmierci było utonięcie, woda ją porwała. Ciało znaleziono wczoraj, przekazał. Powódź zbiera śmiertelne żniwa. Powódź zbiera swoje śmiertelne żniwa. Jak przekazał wczoraj podczas posiedzenia sztabu kryzysowego komendant główny policji, liczba ofiar wielkiej wody wzrosła do 7. Jednocześnie policja poinformowała w środę nad ranem, że nie odnotowano informacji o zgłoszeniach dotyczących osób zaginionych na terenach powodziowych. Informujemy, że według stanu na dzień 18 września 2024 roku na godzinę 7, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji nie odnotowało informacji o zgłoszeniach dotyczących osób zaginionych na terenach zagrożonych powodzią. Jednocześnie prosimy wszystkie osoby, które nie mają kontaktu z najbliższymi, o zgłaszanie tych informacji do najbliższej jednostki policji lub pod numerem alarmowym 112, przekazała policja. Głuchołazy to jedna z miejscowości najbardziej dotkniętych powodzią. Na miejscu cały czas trwają działania strażaków związane z usuwaniem skutków wysokiej wody. Państwowa Straż Pożarna opublikowała aktualne zdjęcia z miasta.